Minęło 20 minut, zanim Sławek zauważył, że jego jacuzzi przecieka i wycieka z niego woda. Gdy się zorientował, wyciągnął korek zatykający odpływ i reszta wody wypłynęła w czasie kolejnych 40 minut. Tempo w litrach na minutę to jest ważna informacja, w jakim woda wypływała z jacuzzi jest przedstawione na wykresie. Ile litrów wody było w jacuzzi zanim zaczęło przeciekać? No to popatrzmy na ten wykres, co on nam mówi. Widzimy, że w chwili t równej 0 Tempo było równe 0, no bo tutaj na pionowej osi mamy tempo wypływu, czy też prędkość wypływu w litrach na minutę, a na osi poziomej mamy czas w minutach. No i później to tempo rośnie. Widzimy, że w chwilitę równej 10 minut ono jest równe 1 litr na minutę. Potem wypływa coraz szybciej. W chwili równej 20 minut jest już równe 2 litry na minutę. Możemy sobie wyobrażać na przykład, że nie wiem, pojawiło się jakieś pęknięcie, i to pęknięcie powoli rosło, i to tempo wypływu było coraz większe. W momencie, kiedy on się zorientował po 20 minutach, wyciąga korek. No i tutaj to tempo gwałtownie skacze do poziomu 20 litrów na minutę. Po prostu przez odpływ woda z jacuzzi wypływa. No i tutaj to tempo powoli spada. Co można interpretować w ten sposób, że na początku, kiedy tej wody w jacuzzi jest jeszcze bardzo dużo, no to ciśnienie tam przy korku jest wysokie. Potem, jak ten słup wody jest coraz niższy, no to, to ciśnienie coraz mniejsze i to tempo też sobie maleje. Aż do poziomu 10 litrów na minutę. Po 60 minutach, no i w tym momencie to już jest koniec wypływania. Tutaj jacuzzi całkowicie się opróżnia. No właśnie, całkowicie się opróżnia, więc to pytanie, ile litrów wody było w jacuzzi, jest równoważne takiemu pytaniu, ile wody wypłynęło. No bo skoro wypłynęła cała woda, to znaczy, że ta woda, która wyp... ta objętość wody, która wypłynęła, jest równa tej objętości, która była na samym początku. Więc możemy Równoważnie odpowiedzieć na takie pytanie. No i napisałem to po to, ponieważ na to pytanie będzie chyba łatwiej odpowiedzieć, bo tutaj mamy tempo wypływu i mamy czas, w jakim ten wypływ zachodził. No więc wydaje się, że łatwo będzie odpowiedzieć na pytanie, ile tej wody wypłynęło, po prostu mnożąc tempo wypływu przez czas, w jakim ta woda wypływała. Tylko, że to tempo wypływu nie było stałe. Najpierw tutaj rosło, potem był taki skok, potem malało. Więc zastanówmy się, jak to obliczyć. No właśnie, gdyby tempo było. Stałe tempo wypływu, no to to by było proste. Powiedzmy, że to jest taka sytuacja tutaj na tym wykresie, gdzie mamy tempo wypływu w litrach na minutę, tutaj czas mamy w minutach i tempo wypływu jest stałe, czyli jego wykres jest linią poziomą. No to wtedy, jak chcemy obliczyć, ile wody wypłynęło w jakimś przedziale czasu, no to bierzemy po prostu długość tego przedziału czasu, powiedzmy delta t, mnożymy przez tempo tego wypływu które jest jakieś, no nie wiem, może to być na przykład 5 litrów na minutę, cokolwiek. Pomnożymy te 5 litrów na minutę przez czas delta T i to będzie ile wody wypłynęło w tym czasie. Na przykład, jeżeli to były 2 minuty, no to nam wypłynie 10 litrów, bo wypływa 5 litrów na minutę. No ale zauważmy, że ten rachunek to odpowiada obliczeniu pola takiego prostokąta, którego długość jest równa długości tego przedziału czasu, a wysokość jest równa wartości tego tempa wypływu, tej prędkości wypływu. No ale wiemy z poprzedniego filmu, gdzie była akurat zależność prędkości od czasu, i na, pod, na tej podstawie obliczaliśmy zmianę położenia, że zawsze tak jest, że jak mamy tempo zmiany jakiejś wielkości, to żeby obliczyć, o ile ta wielkość się zmieniła, to trzeba obliczyć właśnie pole pod wykresem tej funkcji. I gdyby na przykład to tempo zmiany w tym wypadku tempo wypływu wody było na przykład linią taką. Prostą, tylko że już nachylono tak, jak mamy tutaj na tym rysunku. I chcielibyśmy obliczyć, o ile się zmienił poziom wody, czy też o ile tej wody wypłynęło w tym przedziale czasu delta t. No to powiedzmy, że tutaj znowu mamy to w litrach na minutę, a tutaj mamy czas w minutach. No to znowu musimy po prostu obliczyć pole pod wykresem tej funkcji. No i to pole oczywiście będzie reprezentowało, ile tej wody wypłynęło. No i nawet jednostki się zgadzają, no bo tutaj mieliśmy czas w minutach, tempo wypływu w litrach na minutę. Jak pomnożymy, no to minuty się skrócą i ten, to pole wychodzi nam właśnie w litrach. I tak samo tutaj oczywiście, to pole wychodzi w litrach. No i obliczyć takie pole to jest łatwo, bo tutaj akurat to jest taki trapez. I to jest taki prostokątny, można na przykład wziąć średnią jego wysokość, która będzie gdzieś tutaj, i obliczyć pole takiego prostokąta. Pole tego prostokąta to będzie to samo co pole tego trapezu. Więc widzimy, że ta sytuacja, kiedy to tempo się zmienia od tej sytuacji, kiedy to tempo jest stałe, bardzo niewiele się różni. Gdybyśmy wzięli średnie tempo zmiany i obliczyli pole takiego prostokąta, no to jest dokładnie to samo co pole tego trapezu. No właśnie, stosując to samo rozumowanie, spróbujmy teraz obliczyć pole pod Krzywą pod wykresem funkcji, które tutaj mamy. No To ja to pole po, po prostu tutaj podzielę może na kilka kawałków. No, bo tak, tutaj mamy taką naturalną linię podziału. Tutaj mamy koniec. No i ja tutaj jeszcze sobie przedzielę to w ten sposób, żeby mógłbym, co prawda, obliczyć pole całego trapezu, ale to sobie przedzieliłem, żeby obliczyć pole prostokąta i pole trójkąta. I będę miał tak, tutaj będę miał pole trój... tego trójkącika, do tego mi dojdzie pole. Tego trójkąta dużego, i do tego mi jeszcze dojdzie pole tego prostokąta, tutaj, które na czerwono sobie zakreskuję. Obliczę te trzy pola oddzielnie, a potem dodam te wyniki i będę miał pole całego obszaru. No to zacznę od obliczenia pola tego małego trójkącika. Jego wysokość jest równa 2 litry na minutę. Jego długość jest równa 20 minut. No, i ponieważ to jest trójkąt, to muszę jeszcze pomnożyć przez jedną drugą. To jest długość jednej przyprostokątnej raz długość drugiej przy prostokątnej raz jedna druga. To jest trójkąt prostokątny. Minuty się oczywiście skrócą. 2 razy 20 razy jedna druga to będzie 20 litrów. Taki jest ten wynik. Teraz obliczę pole tego prostokąta. Jego wysokość jest równa 10 litrów na minutę. Odczytuję to z wykresu. Jego długość to jest od 20 do 60, to mija 40 minut, czyli razy 40 minut. No i po wymnożeniu dostanę, tutaj minuty się oczywiście skrócą, 10 razy 40 to będzie 400 litrów. No i wreszcie zostaje mi pole tego trójkąta tutaj u góry. Jego wysokość, tutaj on się zaczyna na wysokości 10, a kończny 20, czyli wysokość jest równa znowu 10 litrów na minutę. No, a długość jest taka jak poprzednio, 40 minut. No, i jeszcze muszę pomnożyć przez jedną drugą, bo to jest pole trójkąta prostokątnego. Jego jedna przyprostokątna, raz długa, druga przyprostokątna, raz jedna druga. No to dostanę tutaj 200 litrów w wyniku. No i teraz mogę dodać te trzy wyniki do siebie. Jak te trzy liczby do siebie dodam, no to będę miał 200 plus 400, to jest 600, 620 litrów. Taka jest ilość wody, która wypłynęła, czyli tyle wody było na początku w jacuzzi, zanim woda zaczęła wypływać.